Ursza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w poniedziałek 14 maja. Sprawdźmy, co się dzisiaj wydarzy. Byku, księżyc może Ci trochę utrudniać pracę i inne działania. Nie poddawaj się łatwo trudnościom i staraj się podchodzić do nich mniej emocjonalnie. Unikaj wszystkiego, co mogłoby Ci zaszkodzić. Nie łącz spraw osobistych z zawodowymi, bo to się nie uda. Zapobiegaj kłopotom. Zadbaj o lepszą kondycję fizyczną. Bliźnięta, może Wam dziś zabraknąć rozwagi w poczynaniach. Wasze zbyt egoistyczne zachowanie doprowadzi współpracowników wręcz do irytacji. To nie będzie łatwe, ale postarajcie się zachować spokój i z niczym nie przesadzajcie. Problemy w pracy wpłyną na atmosferę w domu. Niepotrzebnie możecie sobie narobić kłopotów. Dobrze Wam zrobi ruch na świeżym powietrzu. Raku, masz teraz trudny okres astrologiczny. Lepiej więc nie zabieraj się za ryzykowne przedsięwzięcia. Nie masz wielkich szans, aby zakończyć je sukcesem. Radzę też zrezygnować z jakiejkolwiek rywalizacji. Nie obrażaj się o byle co, bo czujesz się znużony codziennością. Musisz zadbać sam o potrzebny relaks i wypoczynek. Lwie. Zapowiada się całkiem przyzwoity dzień. Spędzisz go w gronie bliskich Ci osób. Uważaj jednak na wszelkie słowa i czyny, bo możesz przeholować ze swoją fantazją i ambicjami. W sferze osobistej całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to dostaniesz ciekawą propozycję, którą radzę wspólnie z partnerem rozważyć, bo może ona wpłynąć na Twoje życie. Zdrowie w normie, uważaj tylko na używki. Panno, wzrośnie dziś Twoja energia i chęć do działania. Z niczym jednak nie przesadzaj, bo dawne problemy znowu do Ciebie powrócą jak bumerang. Nie trać zdrowego rozsądku i nie rozgrzebuj starych ran. Istnieje ryzyko złych wyborów miłosnych. Postępuj zatem ostrożnie. Pij więcej wody mineralnej. Wago. Dzień pogodny i sprzyjający realizacji planów. W sprawach zawodowo-sercowych odczujesz wyraźną poprawę. Wszystko to dzięki korzystnym wpływom Marsa. Nic szczególnego jednak się teraz nie wydarzy. Odczujesz życzliwość ze strony otoczenia. Puść w niepamięć wszelkie nieporozumienia, a wyjdzie Ci to na dobre. Pij mniej gazowanych napojów. Skorpionie, a Ty dzisiaj możesz liczyć na lepsze samopoczucie. Kontroluj się jednak i nie ulegaj zbytniemu entuzjazmowi. Tylko dzięki rozważnemu podejściu do pewnych spraw Twoje kłopoty znajdą właściwe ujście. Pozbądź się wątpliwości w sercu. Możliwa jest udana jakaś transakcja finansowa. Dbaj o swoje ciało, ale nie zapominaj o swoim umyśle. Strzelcu, trudno Ci się będzie dzisiaj skupić na jakichkolwiek obowiązkach. Nie najlepsze samopoczucie skutecznie pokrzyżuje Twoje plany. Powinieneś większą uwagę skierować na swoje zdrowie. Ważna będzie dobra organizacja pracy. Rozważniej dobieraj sobie przyjaciół. Możliwa jest teraz niewielka poprawa w finansach. Twoja dieta powinna być bogata w antyutleniacze. Koziorożcu, aspekty planetarne są dla Ciebie pozytywne, ale nie obejdzie się bez kłótni w rodzinie. Ich powodem mogą być, no cóż, jak zwykle, finanse. Wystrzegaj się zbędnych wydatków.
Dobre efekty osiągniesz, koncentrując się na pomaganiu innym. Ktoś bliski mocno cię teraz rozczaruje. Jest szansa na przeżycie udanego tego dnia. Nie jedz gdzieś poza domem, bo drożą ci małe zatrucia. Wodniku. Początek tygodnia nie będzie sprzyjał załatwianiu spraw zawodowych. Zadania, które ci przydzielą, okażą się trudne do realizacji. Nie najlepiej ułożą się relacje ze współpracownikami. W miłości też nie obejdzie się bez napięć i emocji. Doceń bezinteresowne przyjaźnie. A w sferze zawodowej odłóż ważne sprawy na inny, bezpieczny termin. Zadbaj o spokój wewnętrzny. Ryby. Jedynym aspektem jest dzisiaj kwadratura Merkurego z Plutonem. Pod jej wpływem możecie być podejrzliwe, ale i zbyt pewne siebie. Nadmierna chęć bycia zauważonym może was konfliktować z otoczeniem. Znajdźcie czas dla swoich bliskich. Wystrzegajcie się wszelkich mocnych dyskusji, zwłaszcza związanych z finansami. Dopaść was może nawet chandra. Baranie. A i tobie dzień nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Wpływy Urana mogą ci pokrzyżować wiele planów. Zbytnia chęć dominacji stanie się powodem konfliktów z otoczeniem. Staraj się zatem nie zrażać na dzień dobry ludzi do siebie. Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz. Pracuj, a nie tylko dyskutuj. Zamiast leków łykaj witaminy albo zdrowe warzywa i owoce. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, gorąco pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszy horoskop. Do zobaczenia!